Witam Was serdecznie. Nazywam się Artur Ceroński i prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Dzisiaj mamy kolejny odcinek, który zatytułowałem Rozwój wiary. Myślę, że to jest dobry tytuł, ponieważ on wskaże nam na pewne, myślę, ważne aspekty, jeżeli chodzi o nabywanie wiary. Chciałbym zacząć od Ewangelii Marka 1:15. Jest napisane tak, to są słowa Jezusa: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I my teraz mamy wierzyć Ewangelii. I teraz jakie my mamy efekty wiary Ewangelii, kiedy my wierzymy Ewangelii? No otóż pierwsza rzecz opisana w pierwszym liście Jana 5:1 to jest nowe narodzenie. Czyli pierwszy efekt wiary w Ewangelię to jest nowe narodzenie. Drugi efekt opisany w pierwszym liście Jana 5:5 to jest zwyciężenie świata, czyli zwycięstwo nad światem. Trzeci efekt wiary opisany w pierwszym liście Piotra 5:9 to jest możliwość przeciwstawienia się diabłu, umiejętność przeciwstawienia się diabłu. I czwarty efekt wiary w Ewangelię to jest osiągnięcie wszystkiego, o czym mówi Ewangelia Marka 9:23. Więc widzimy cztery efekty wiary, czyli wiara działa na przestrzeni. Wiara Ewangelii daje nam takie cztery efekty. Nowe narodzenie, zwyciężenie świata, umiejętność, zdolność, możliwość przeciwstawienia się diabłu i osiągnięcie absolutnie wszystkiego. W związku z tym wiara jest związana globalnie z całym naszym życiem wiecznym i teraźniejszym. I to jest wiara Ewangelii, prawda? Wiara w to, co jest związane z Jezusem Chrystusem. Chciałbym zadać takie pytanie tutaj sobie i nam wszystkim w tym miejscu. Czy w ogóle Bóg działa poza wiarą? Czy jest coś takiego, że Bóg działa poza naszą wiarą? No i muszę wam powiedzieć, że jest jeden element, gdzie Bóg działa poza naszą wiarą. Pokażę wam to za chwileczkę, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że to jest tylko ten jeden element, że w niczym poza tym Bóg nie działa poza naszą wiarą. Ewangelia Mateusza 5:45. Ewangelia Mateusza 5:45 jest napisane tak: abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc jest taki jeden element, który działa poza naszą wiarą. I to jest Boża dobroć. Boża dobroć. Która to Boża dobroć według listu do Rzymian 2:4 do opamiętania nas prowadzi. Czyli Boża dobroć działa poza naszą wiarą w celu przyprowadzenia nas do zmiany myślenia. Rozumiecie, o czym ja mówię? Czyli jedyna rzecz, gdzie Bóg działa poza naszą wiarą, to są różnorakie dobrodziejstwa Boże, które są ukierunkowane
na zmianę naszego myślenia. Czyli taki delikwent, że tak powiem, sobie chodzi po ziemi, on nie wierzy i on w jego życiu zostają aranżowane przez Boga różne dobrodziejstwa, aby tenże delikwent zaczął rozważać swój upadły stan i zwrócił się po pomoc do Boga, czego skutkiem jest nowe narodzenie. Rozumiecie? To jest jeden jedyny element. To jest jeden jedyny element. Bóg nie gwałci wolnej woli człowieka. Bóg nie dociska człowieka, aby człowiek podjął decyzje związane z pójściem za Bogiem. Bóg natomiast dobrze czyni ludziom, jak Słowo Boże mówi, że deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg dobrze czyni ludziom, aby zwrócić ich wzrok na siebie, co czyni poza ich wiarą. Wiecie, Bóg nie karze ludzi, nie karci ludzi, aby na siebie zwrócić uwagę, bo są takie różnego rodzaju herezje, które mówią, że tam Bóg karci ludzi, żeby oni się opamiętali. To jest bzdura jedna wielka. Jest napisane, że Boża dobroć, a nie Boże karcenie do opamiętania nas prowadzi. Rozumiecie? Boża dobroć, list do Rzymian 2:4. Wbijcie to sobie do głów. Boża dobroć do opamiętania nas prowadzi, nie Boże karcenie. Boże karcenie nie prowadzi nas do opamiętania. I to działa poza naszą wiarą, ale to jest jedyny element. Wszystko inne jest związane z naszą wiarą. My musimy być ludźmi wiary i w wierze rozwijać się należy. No i teraz w takim razie chciałbym sobie takie następne rzucić pytanie tutaj mi i wam. Kiedy ludzie wierzący wytracają wiarę, czy też kiedy są blokowani w wierze, kiedy ich wiara się blokuje, prawda? Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, chciałbym, żebyśmy sobie zerknęli, od 21 do 28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych w domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka tej godziny. A więc kiedy ludzie wytracają, blokują wiarę, bo wytracają to jest złe słowo, bo wiara, ona nie może być wytracona, ona może być natomiast zablokowana. Tak jak nie możesz odpaść od Boga, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, ale możesz zablokować w ogóle wpływ Boga na twoje życie i nie będę o tym teraz mówił. Natomiast są takie trzy elementy, kiedy ludzie wytracają, blokują, będę tego słowa używał, kiedy ludzie blokują swoją wiarę, tę wiarę nie uwalniają. Po pierwsze, gdy Bóg nie odpowiada od razu. Ludzie chcą, żeby Bóg odpowiedział od razu. Ja o tym mówiłem w poprzednim odcinku, o ile dobrze kojarzę, kiedy mówię o oczekiwaniu w wierze. Czyli ludzie się wycofują ze swojego wierzenia, gdy Bóg nie odpowiada od razu. Druga rzecz to jest, ludzie się wycofują ze swojej wiary, gdy ludzie wierzący, którzy są blisko Jezusa, torpedują ich wiarę. Tak zwani kulerzy, duchowi kulerzy. Jest mnóstwo ludzi, którzy torpedują wiarę innych ludzi. I to są wierzący ludzie, którzy są blisko Jezusa, blisko Boga,
natomiast ich wiara jest okulawiona i oni jakby dzielą się tym okulawieniem swojej wiary z innymi poprzez to, że torpedują czyjąś wiarę. No i wtedy ta czyjaś wiara, jeżeli ona nie przejdzie tej próby chorej relacji, czyli ona nie wytrzyma tej chorej relacji, nie wyjdzie często z tej relacji, bo często trzeba w ogóle odsunąć się od ludzi, którzy są niewierzący. Wierzący, niewierzący, o, w ten sposób. Trzeba odejść od ludzi, którzy nie uwalniają wiary, a nas jeszcze blokują wielokrotnie. Kiedy ludzie tacy, kiedy się nie wychodzi zaś ze środowiska takiej niewiary, no to ta wiara zaczyna być blokowana wtedy. No i po trzecie, gdy Bóg pozornie robi coś innego niż to, o co my wierzymy i o co się modlimy. Często nam się wydaje, że to co teraz przychodzi, to nie jest to, czego my oczekiwaliśmy, bo często my wierzymy o jakieś rzeczy Boże, ale my mamy własny wizerunek tego zjawiska, własną formę. My sobie sami wymyślamy, w jaki sposób to będzie wyglądało i jesteśmy zadziwieni i często nie odbieramy prawidłowo tego, co przychodzi od Boga w wyniku naszej wiary, bo nam się wydaje, że to powinno inaczej wyglądać. No ale to są takie właśnie elementy, kiedy ludzie blokują swoją wiarę. Więc widzimy, że rozwój wiary przede wszystkim, on polega na tym, że my musimy odejść od form blokowania wiary. Czyli my musimy zrozumieć, że po pierwsze Bóg nie musi od razu odpowiedzieć, bo On jakby natychmiast reaguje na naszą wiarę, natomiast to są rzeczy rozłożone w czasie i to się oczekuje na efekt końcowy, dlatego że żyjemy w czasie. Po drugie, warto jest zwrócić uwagę na to, żeby wyjść spośród ludzi, którzy będą nas dołować i którzy będą nas odciągać od naszej wiary, nie relacjonować się z takimi ludźmi, odseparować się od nich, nawet gdyby nas to kosztowało odejście z kościoła, czy też wyjście z naszego rodzinnego domu. No i po trzecie, my musimy zrozumieć, że to jak Bóg odpowiada nam na nasze modlitwy, na naszą wiarę, no to nie zawsze jest takie, jakie my sobie to wyobraziliśmy w naszych, że tak powiem, 6% umysłach, czy tam 10%. Bo Bóg, On odpowiada w najlepszy sposób i często my oczekiwaliśmy, że to nie będzie takie, tylko mieliśmy jakąś gorszą opcję, no ale to Bóg nie ma gorszych opcji. On wchodzi z najlepszą opcją i musimy wierzyć, że to, co przychodzi, tak, to jest najlepsze dla nas. I teraz ruszamy dalej w temat rozwoju wiary. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 14 do 21 wersetu. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma, często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Naprawdę tutaj nie jest epileptyk, tylko on, oryginał jak się czyta, to on był, on był owładnięty przez ducha lunatycznego, ducha księżycowego, to nie był epileptyk, bo często my patrzymy na każdy rodzaj padaczki i my myślimy, że to jest w ogóle, że to jest to samo. To niekoniecznie tak jest. Trzeba rozeznania duchowego, ale tak zupełnie na marginesie. Często bowiem wpada w ogień, często w wodę i przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z Wami? Dokąd będę Was znosił? Przywieźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on odpowiedział: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ to tak naprawdę ten rodzaj, to nie chodziło o tego ducha epilepsji, czy też tego ducha lunatycznego, tylko to chodziło o demoniczne siły niedowiarstwa, które atakowały jego uczniów. I on, ten Jezus, te słowa, ty rodzie bez wiary, to mówił do uczniów swoich, to mówił do ludzi, którzy winni chodzić w wierze, a w wierze nie chodzili. Więc tutaj widzimy kilka elementów. Pierwszy taki jest, to jest to, że ludzie oczekują pomocy od Kościoła. Ludzie
z tego świata, oni oczekują pomocy od Kościoła i ludzie też w Kościele oczekują pomocy od Kościoła. I ja wam powiem, przyjaciele, widzimy tutaj drugi element, że Jezus gromi Kościół za brak wiary. On, Jezus jakby wypowiada się sceptycznie co do braku wiary, co do tego, że my nie uwalniamy wiary. Czyli wiecie, ja coś wam powiem, Bóg jest dobry i tylko dobry, natomiast Bóg posiada też emocje i Bóg posiada, Bóg w ogóle duszę ma, wiecie. I Bóg, On w nim wzbiera gniew przeciwko niewierze. To nie chodzi o to, że On zaczyna się mścić na tobie, czy cię nie lubić, bo Bóg nie robi takich rzeczy, bo to jest czysta miłość. Natomiast musisz zrozumieć, że kiedy my nie wierzymy, to my wprowadzamy pewien dyskomfort do duszy Boga. Dyskomfort, wiecie? Że On się gniewa na to. On mówi, że Jezus gromi Kościół za brak wiary, za nieuwalnianie wiary. Widzimy dalej, trzeci element tutaj, że demony są odporne na modlitwy bez wiary, czyli w ogóle diabeł, to w ogóle jego nie rusza w ogóle nasze modlitwy bez wiary, nasze postępowanie bez wiary, to w ogóle możesz gadać co chcesz, myśleć co chcesz i robić co chcesz. Jeżeli to nie jest wynikiem wiary, to w ogóle nie zadziała w życiu. Tu widzimy czwarty element, że Jezus chce, aby Kościół rozpoczął wzrost w wierze, więc ty musisz zrozumieć, że wiara jest w tobie, ona jest zasiana, ona jest w tobie, to nie to, że jej nie ma. Ją trzeba po prostu wydobywać i rozwijać. I tutaj mamy piąty element, Jezus podaje uczniom narzędzia wzrostu w wierze, czyli On podaje tutaj modlitwę i post. Modlitwa jest tutaj wizerunkiem całego życia modlitewnego, czyli relacji z Bogiem, skupienia się na Bogu. Tam słowo modlić się znaczy prosechomai, to znaczy być skupionym na. I tutaj Jezus, On mówi o tym, że my mamy być skupieni na Bogu, że nasz wzrost wiary, on jest w ogóle ściśle związany ze skupieniem na Bogu. No i tutaj jest dalej jest temat postu i ten post, to nie chodzi o to, żeby to nie jeść sobie, bo post też dotyczy jakiegoś tam niejedzenia okresowego. Natomiast post jest określeniem oddzielenia. Czyli tutaj nasz wzrost wiary jest ściśle związany z dwoma takimi elementami. Czyli my musimy mieć rozwinięte życie modlitewne, żeby wzrastać w wierze i oddzielać się systematycznie od wszystkiego, co Bogiem nie jest. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. To są te dwa elementy składające się na słyszenie Boga, a to słyszenie Boga powoduje wzrost wiary, bo ja zaraz o tym będę mówił, że to słyszenie Boga powoduje wzrost wiary, słyszenie Boga. Czyli kiedy my jesteśmy, żyjemy życiem modlitwy i my oddzielamy się od wszystkiego, co Bogiem nie jest, to my zaczynamy Boga słyszeć. Rozumiecie? Słyszeć Boga. Studiujcie sobie moje nauczania na temat słyszenia Boga. To jest taka tutaj ważna rzecz. No i teraz, co jest ważnego? Co w związku ze słyszeniem Boga? Zaraz poruszę temat słyszenia Boga. Natomiast chcę, żebyś teraz zrozumiał, co ten Bóg będzie mówił zawsze. I teraz, czego to słyszenie będzie dotyczyło? Bóg w ogóle chce, abyśmy wierzyli, ale jak, co to znaczy wierzyć Jemu? Wierzyć Bogu to jest wierzyć Jego obietnicom, czyli kiedy Ty będziesz coraz lepiej słyszał Boga, to będziesz słyszał to, co On obiecał. On będzie mówił do Ciebie to, co On obiecał, On będzie to różnie mówił, bo On to będzie mówił jako rozmowa, jako przekonanie, jako przeróżne rzeczy, nie mam na to przestrzeni, żeby teraz o tym mówić, ale On będzie mówił do Ciebie swoje obietnice, On będzie obiecywał Tobie, będzie przypominał to, co obiecał, On będzie wpływał na Ciebie w ten sposób, abyś Ty wierzył Jego obietnicom. Więc to słyszenie Boga to będzie ogłaszanie Jego obietnic Tobie. On będzie mówił Tobie swoje obietnice. Obietnic Bożych jest full. Tak naprawdę nie można żyć poza wiarą w Boże obietnice. Jeżeli w ogóle chrześcijanie próbują żyć tylko na podstawie takiej doraźnej dobroci Boga, o której ja tam wcześniej mówiłem, to ja wam mówię, że ta dobroć Boga, ona do upamiętania nas tylko prowadzi.
że potem rzeczy są zdobywane przez nas, brane przez nas w wierze. Nie liczymy na to, że coś nam skapnie, tylko wierzymy o wszystko. Tak? I Bóg dla nas to są obietnice. To są obietnice. Ja najprościej ci powiem, żeby to tak dobrze, żebyś to tak dobrze przyjął. W ogóle Bóg dla ciebie jest dotykalny przez to, co ci obiecał. Rozumiesz mnie? On ci obiecał w różne rzeczy. Ty musisz w ogóle poznać jego obietnicę. Nie możesz wzrastać w wierze, myśląc, że Bóg będzie działał poza swoimi obietnicami dla ciebie. On będzie mówił do ciebie swoje obietnice. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 26-27. Jakby nie być głosownym. Dzieje Apostolskie 26-27. Dzieje Apostolskie 26. Czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Zobacz, wiara w Boga to jest wiara w Jego obietnice. W rzeczy, które zostały powiedziane wcześniej. Paweł pyta, czy ty wierzysz mu, Agrypo? Zobaczcie 2 Koryntian 1:19-20. 2 Koryntian 1:19-20. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w Nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który was namaścił, jest Bóg. A więc widzimy, że naszą wiarę budujemy na Bożych obietnicach. Że to namaszczenie, które ono wypływa później z naszego wierzenia, to jest rzecz oparta na obietnicach. W Chrystusie Jezusie Boże obietnice mają swoje tak, czyli w ogóle wiara w Chrystusa to jest wiara w Boże obietnice. Czyli ja wierzę, że Bóg, On obiecał coś. I teraz, kiedy ja Go słucham, to On te rzeczy mi przypomina i moja wiara rośnie. Moja wiara rośnie, ponieważ On mi mówi swoje obietnice. On mi mówi, jaki jest w ogóle. Rozumiecie? To są całe ciągi w ogóle, nie? Zobaczmy jeszcze Hebrajczyków 6:12 do tego. Zobaczmy Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wiara Boża to narzędzie do wzięcia obietnicy, czyli Bóg będzie do ciebie mówił, będzie mówił do ciebie obietnicę, wiara twoja będzie rosła przez to, że ty go będziesz słyszał, tak? I tą wiarą będziesz brał tę obietnicę. To jest przedziwna historia. Wiara to jest uznanie Boga za prawdomównego, a Jego Słowo za nienaruszalnie ostateczne. Ja dlatego chcę, żebyś zrozumiał, że to, co Bóg będzie do ciebie mówił, to do czego macie to doprowadzić i jaki to będzie miało wydźwięk. List do Rzymian 10:17. Idziemy dalej. Słyszenie Boga, list do Rzymian 10:17. Mówi do nas tak. 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I wiecie, znalazłem takie dwa bardzo dobre przekłady. Pierwszy to jest z Biblii Poznańskiej, drugi z Biblii Warszawsko-Praskiej. Z Biblii Poznańskiej brzmi to w ten sposób. Wiara więc rodzi się z przyjęcia Słowa, a przyjęcie to następuje dzięki Słowu samego Chrystusa. Wiara więc rodzi się, czyli zobaczcie, wiara jest wydobywana z naszego ducha poprzez przyjęcie Słowa, prawda? A przyjęcie to następuje dzięki Słowu samego Chrystusa. Czyli kiedy my się skupiamy na Bogu
i my odrzucamy wszystko to, co Bogiem nie jest, to my zaczynamy odbierać w swoim duchu różnorakie Boże obietnice i my, skupiając się na tych obietnicach, zaczynamy wzrastać w wierze. Przeczytajmy jeszcze z Biblii Warszawsko-Praskiej. Wiara rodzi się z tego, co się słyszało, a słyszy się dzięki słowom Chrystusa. Czyli to jest niesamowite, że słyszymy dzięki słuchaniu. A jak słuchamy? Poprzez przebywanie z Nim. Kiedy jesteś z Nim, kiedy przebywasz z Nim, zaczynasz słyszeć Jego głos. Tenże głos. To jest głos informujący Cię o szeregu obietnic. Jestem dobry. Kocham Cię. Nie zostawię Cię i nie opuszczę. I teraz, kiedy Ty się wsłuchujesz w to, to to słowo wzbudza w Tobie wiarę. Tą wiarą, która jest w Tobie wzbudzana, przyjmujesz coraz więcej tego słowa. I ten proces trwa. Proces trwa. To cały czas tak jest. Ja chcę teraz chwilkę, żebyśmy spojrzeli, jak wygląda, ponieważ na temat życia modlitewnego ja nie będę dzisiaj mówił. Chciałbym, żebyście sobie przesłuchali moich nauczeń na temat modlitwy, na temat słyszenia Boga, modlitwy, przebywania z Bogiem, intymnej relacji z Bogiem. Natomiast tutaj chcę poruszyć też aspekt odrzucania wszystkiego, co jest nie Bogiem, aby Boga słyszeć. Więc chcę, żebyście zrozumieli, że nowonarodzony człowiek nie ma nic wspólnego ze starym życiem i jego konsekwencjami. I my musimy to przyjąć, żebyśmy mogli prawidłowo słyszeć Boga, w związku z czym wiara nasza, żeby mogła rosnąć, to musimy zrozumieć, że my nie jesteśmy starzy. Powiem Ci tak, jak będziesz wierzył o sobie samym, tak będziesz miał w relacji z Bogiem. Rozumiesz? A więc na podstawie Rzymian 6:11 przez wiarę uznaj siebie za nowego człowieka. 100%. Przez wiarę uznaj siebie za nowego człowieka. Uznaj siebie. Na podstawie listu do Rzymian 6:11. Wyjdź z tego dalej. 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Powiedz ze mną. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Chcę, żebyś w to wierzył teraz. Bo to jest podstawa do tego, żebyś odseparowywał się od tego, co Bogiem nie jest. 2 Koryntian 3:4. A taką ufność mamy przez Chrystusa w Bogu. Taką ufność. Przepraszam, 3:14. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Nie myśl w systemie starego. Żeby wiara Twoja rosła, musisz słyszeć Boga. Żeby słyszeć Boga, musisz rozwinąć życie modlitewne i odseparowywać się od tego, co stare. Więc nie myśl w systemie starego. Nawet w systemie Starego Przymierza nie myśl. Gdy rozważasz to, co stare i utożsamiasz się z tym, to umysł Twój jest przytępiony. I nie rozumiesz prawideł Nowego Przymierza. Jesteś ślepy, głuchy i bezradny. W związku z tym trwasz w tym, co stare, oczywiście gadając, że jesteś nowym człowiekiem.
A więc nie rozważaj tego, co stare. Nie rozważaj starych sposobów myślenia, nie rozważaj starych praw, nie rozważaj starych zasad. Rozwijaj życie modlitewne. Odseparowywuj się od wszystkiego, co stare. Będziesz coraz lepiej słyszał głos Boga. Twoja wiara będzie coraz większa. Ona będzie coraz bardziej wydobywała się z Twojego ducha i przenikała całą Twoją psychikę i całe Twoje ciało. W związku z tym całe Twoje zachowanie. A co za tym idzie, będziesz mógł brać błogosławieństwo za błogosławieństwem. Będziesz mógł przyjmować błogosławieństwo za błogosławieństwo. W tym słyszeniu Boga, w słuchaniu Boga, wiedz, że On będzie mówił do Ciebie o tym, co obiecał Tobie już wcześniej. Nie wdawaj się w gadki ze swoim umysłem. On Ci będzie mówił swoje obietnice. Rozumiesz? Nie skupiaj się na rzeczach, które biegają Ci po głowie i nie mów, że to do Ciebie mówi Bóg. Bóg Ci będzie mówił swoje obietnice. Bo w Chrystusie Jezusie On mówi swoje obietnice. Rozumiesz? Poprzez to, że będziesz słuchał uważnie Jego obietnic, które On do Ciebie mówi w rozmowach z Tobą, wiara Twoja będzie rosła i będziesz mógł po te obietnice sięgać. Zobacz, jak to działa. Nie myśl sobie, że Bóg działa poza wiarą człowieka w jakikolwiek inny sposób niż w taki, aby do człowieka do upamiętania doprowadzić. Nie myśl na to, że gdzieś z boku coś się stanie. Poza wiarą nie masz nic. Bóg nie działa poza wiarą, tylko w tym jednym aspekcie. Aby obdarzać dobrem człowieka, każdego rodzaju człowieka, ku upamiętaniu. Rozumiecie? To są takie mechanizmy. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Tobie za to, że ludzie przyjmują Twoje słowo jako Twoje słowo. Ojcze, w imieniu Jezusa przeciwstawiam się w tej chwili wszelkim demonicznym siłom atakującym ludzi poprzez flashbacki starej natury. Duchu Święty, wypełniaj każdego, kto przyjął teraz to słowo, Ojcze. Wypełniaj ich Twoją obecnością i Twoją mocą w imieniu Jezusa.